Zombie na ukulele. Dzisiaj się tego utworku nauczymy. Będzie fajnie. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale mi ukulele przynosi zawsze wiele szczęścia, jak tylko biorę je do ręki. Chociaż normalnie jestem gitarzystą. Mam nadzieję, że dzielicie tę pasję razem ze mną dzisiaj. Co tutaj mamy w tym utworze? Bardzo proste, tak naprawdę cztery akordy tylko. Podstawóweczkę robimy, czyli mamy emolek, taką piramidkę, 3, tak naprawdę 4, 3 i 2. Te trzy dźwięki. Potem mamy akord cedurek, prosty, jednym palcem, trzeci próg, na najwyższej strunie. Później G-dur, który wygląda tak samo jak na gitarze wygląda D-dur. Czyli mamy 2, 3, 2 i D-dur, który na gitarze wygląda jak A-dur. I tutaj znajduje się na drugim, drugim i drugim progu. I gramy sobie równymi wartościami. W prawej ręce ten utwór, czyli cały czas mamy... Równe wartości, z czego akcentujemy zawsze pierwszą z dwójkowej grupy, czyli mamy 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. I mamy cały utworek z głowy zrobiony. Czyli mamy cztery akordy, e-moll, C, G i D i melodię 2, 3, 0, 2, 3, 5, 2, 3, 2, 2, 2 i wchodzimy na e-moll. I oto cały utwór. Jeśli dowiedziałeś się czegoś wartościowego, to polub to wideo, podziel się nim z innymi, subskrybuj i spodziewaj się więcej. A jeśli chciałbyś, aby pomógł rozwiązać Twoje muzyczne problemy, zostaw w komentarzu poniżej informację o tym, o czym chciałbyś następnym razem usłyszeć. Może nagram odcinek specjalny dla Ciebie. A jeśli chcesz, możesz też przyjść do mnie na lekcję. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie poniżej. Hej!